filmu związanego z montażem z samej instalacji fotowoltaicznej, to może przedstawię Wam ofertę, o której wspominałem, że jako jedyny z firm, do których się odzywałem, Bizon Energy przedstawił mi tak dokładną ofertę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Insta e, samą ofertę dostajecie początkowo w wersji PDF, tak, czyli wszelkie tam ustalenia itp., natomiast docelowo i tak ją dostajecie w formie wydrukowanej, zabindowanej, więc to też taki fajny dodatek. Niemniej, Mamy tutaj ofertę, która została przygotowana specjalnie po, pod nas, tak? Jest to oferta handlowa na montaż instalacji fotowoltaicznej, tak jak w naszym przypadku, 9,72 kW. Niektóre dane zostały tutaj schowane, tak? Ale to musicie być wyrozumiali. Mamy tutaj... Wstępnie informacje na temat samej firmy, czyli że mają wszelkiej maści e, zgody, certyfikaty i inne takie rzeczy. Wszyscy chłopaki, wszyscy chłopacy, którzy pracują w Bizonie są zatrudnieni w Bizonie, to nie są firmy podwykonawcze, jak niektóre e, z firm działających na naszym rynku, czyli to są prac y, chłopaki, którzy przyjadą Wam montować instalacje, to są pracownicy Bizona, a nie firmy podwykonawczej. Mamy tutaj przedstawione założenia, jeżeli chodzi o Samą, samą instalację fotowoltaiczną. Typ tej instalacji w naszym przypadku jest to tym, instalacja typu on-grid, czyli działająca w czasie, kiedy działa sieć elektroenergetyczna, czyli w momencie, kiedy zabraknie napięcia w sieci to również panele nie będą produkować tego prądu, tak, to warto o tym wiedzieć. Mamy tutaj przedstawiony opis systemu fotowoltaicznego, w naszym przypadku będzie się to składać z modułów Corab EnCor. jest ich 27, mamy podaną informację, ile zajmują powierzchni, jaki falownik, czy, dwu, czy, czy jedno, czy trzyfazowy, moc wyjściowa inwertera oraz orientacyjna e, ilość produkowanej energii. Mamy tutaj również bardzo ważny ry, y, rysunek, Ideowym, powiedział przedstawiający w ogóle, jak to w ogóle działa. Bo wiele osób o tym zapomina, ja o tym też będę mówił później e, na, na filmie. Wspominam, że to, co wyprodukują panele, to nie jest to, co odprowadzimy do sieci. Ponieważ, po pierwsze, e, do sieci nie trafi wszystko, bo zostanie to pomniejszone o zużycie. W momencie, kiedy ten prąd jest wytwarzany, czyli przez tak zwaną autokonsumpcję. Pomijając to, że część energii zużywa sam falownik, niewielką, bo niewielką, ale jednak falownik też potrzebuje prądu, tak wszystkie urządzenia, które mamy w domu, one również pobierają prąd na bieżąco z paneli fotowoltaicznych w momencie, kiedy są one wytwarzane. Więc do energii nie odprowadzamy jeden do jednego tego, co wyprodukuje falownik. Dlatego warto o tym wiedzieć. Tutaj natomiast mamy. Yy, Wizualizacja instalacji. Jest to jedyna taka firma, która przedstawiła to w ten sposób tak dokładnie i to wielokrotnie było zmieniane, bo wcześniej była inna koncepcja ułożenia paneli itp. itd. No niemniej, mamy tutaj ustawienie naszego domu względem stron świata wraz z rzutami dachu i rozmieszczenie paneli. To też jest fajne pod tym względem, że Widzimy, jak te panele będą się prezentować na naszym dachu. Mamy mniej więcej pogląd tego, jak to będzie wyglądać po wykonaniu, więc warto jakby yy, szukać wykonawcy albo, tak jak tutaj w tym przypadku polecam bizonów, którzy właśnie Wam przedstawią to, jak to będzie wyglądać. Włącznie z tym, że obliczają zacienienie paneli w skali roku. Tak? Mamy tutaj podaną informację, jak będzie wyglądała symulacja zacienienia paneli względem całego roku. Jest to o tyle ważne, że musicie wiedzieć, że Panele działają w ten sposób, że jeżeli ze wszystkich paneli jeden panel będzie na przykład zacieniony, no to wtedy wydajność wszystkich paneli w danym stringu, czyli w danej grupie połączonej po prostu spada wykładniczo względem tego jednego panela, tak? I tutaj właśnie warto na to zwrócić uwagę. Tak samo mamy na jedną i na, dru na drugą stronę obliczone zacienienie i wtedy też można jakby podjąć decyzję, czy warto na przykład iść w optymalizery, które jakby zapewniają nam maksymalną wydajność, niezależnie od zacienienia. Czy może nie warto się w to pchać, bo ilość zyskanego prądu przez zamontowanie tych optymalizerów będzie na tyle nieduża, że nie ma to po prostu sensu. Dalej mamy prognozę uzysków energetycznych, mniej więcej jak to wychodzi. Przeważnie te prognozy są zaniżone niż zawyżone, ale to się dopiero okaże. Na pewno wiem, że w kwietniu nie wyprodukuje tyle, ile to jest założone, bo po pierwsze kwiecień był słaby. Po drugie, dopiero niedawno nam założyli sam licznik, więc to, to na pewno. Tutaj coś dla e, fanatyków ekologii, czyli mamy informację, ile mniej więcej e, oszczędzimy, jeżeli chodzi o, o, o prąd i inne takie rzeczy. Ja może nie zakładałem paneli fotowoltaicznych jako e, pod kątem tak wielkiej ekologii czy cokolwiek takiego. Niemniej, zawsze gdzieś tam z tyłu głowy to będzie, że jakby proekologiczne rozwiązanie. Dalej mamy przedstawienie poszczególnych podzespołów, tak? czyli informacje, co to są za moduły, typ tych, tych modułów, moce znamionowe. No to są już takie rzeczy, rzeczy bardziej dokładne, jeżeli ktoś by chciał je poznać, jeżeli, bo nie każdy o, o, o tym wie. Jaki jest rodzaj gwarancji? W przypadku paneli od Odenkora jest to 12 lat gwarancji na produkt i 25 lat na uzysk. 25 lat gwarancji, ważne, że polskiej, realizowanej przez polską firmę. Dalej mamy falownik, w moim przypadku jest to Fronius z Austrii, 8,2 kW. Też mamy informacje na temat tego, jaką ma gwarancję. Ja wybrałem akurat wersję gwarancji na 7 lat. Dane, dane na temat tego, jak możemy monitorować instalację, co nam daje po, po odłączeniu instalacji do, do internetu. Tutaj mamy dokładne wyszczególnienie, co wchodzi w skład samej, samej jakby kosztorysów. Od, yy, instalacji fotowoltaicznej. Mamy tutaj informację właśnie na temat gwarancji na montaż na 3 lata, o ile tak jak wspominałem, jeżeli się odezwiecie do Bizonów i powołacie się na mój kanał, czyli Bartek buduje, to dostaniecie 4 lata gwarancji na montaż. Dodatkowo informacje na temat protokołów, koordynacja procesu przyłączeniowego. Chłopaki nie zostawiają was i dziewczyny, bo tam też również dziewczyny pracują. Nie zostawiają was z ręką w nocniku, tylko przygotowują wszystkie dokumenty, jakie są niezbędne do przyłączenia instalacji do instalacji, instalacji fotowoltaicznej do sieci. Jak również, jeżeli będzie uruchomiona e, z powrotem dotacja mój prąd, która ma ruszyć w lipcu, to również pomogą wszelkiej maści dokumenty do tego złożyć, tak? Dalej mamy wyszczególnione informacje o to, jakie są na przykład e, zabezpieczenia, czyli mamy tutaj informacje na temat tego, e, jakie jakie są zabezpieczenia po stronie AC, jakie są zabezpieczenia po stronie DC e, Jaki jest zestaw montażowy? Tutaj też, właśnie, Korab z Polski. Chłopaki montują również system wyłączania wyłącznika przeciwpożarowego DC, ale o tym za chwilę. Jest możliwość dokupienia dodatkowego akcesorium do Froniusa, którym jest na przykład licznik, ich smart meter, Bardzo fajne rozwiązanie, ale kosztuje krocie, więc ja na razie z niego zrezygnowałem, ale nie, nie wykluczam, że może, może nad tym się jeszcze pochylę. I teraz może przejdźmy do rzeczy, które się niedawno zmieniły w przepisach. Większość firm tego nie montuje, bo no nie ma co prawda obowiązku, ale tutaj wszystko zależy od tego, jakie ma podejście instalator, który to wykonuje. Zgodnie z nowelizacją ustawy z 19 września 2020 roku, instalacje powyżej 6,5 kW powinna być. Yy, znaczy inaczej, niejednoznacznie jest powiedziane, czy powinny być wyposażone w wyłącznik automatyczny po stronie DC. Nie jest to powiedziane, że musi być, ale nie jest powiedziane też, że nie musi być. Jest to tak napisane, a nie inaczej. Niemniej chłopaki z Bizona uważają, że jest to rozwiązanie, które zawsze, jakby, jeżeli coś może zwiększyć bezpieczeństwo, zarówno instalacji fotowoltaicznej, jej użytkowników, czy w razie sytuacji kryzysowej y, służb strażackich, to warto w nie zainwestować. Dlatego też chłopaki w swoich instalacjach montują automatyczny wyłącznik izolacyjny DC firmy Centon i y, dotyczy tylko instalacji powyżej 6,5 kW, tak, więc to, to jest dosyć ważna rzecz. Tak samo wszelkie maści uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw p są również przez nich e, załatwiane i wszystkie papiery dostajecie. Jeżeli chodzi w ogóle o, o dokumentację powykonawczą, to ona ma ponad 40 stron, są tam wszelkie maści pomiary, informacje na temat numerów seryjnych, paneli itp. itd. i wszystko dostajecie w formie ładnej, zabindowanej książeczki, gdzie no nie ma problemów jakby z tym, że to, to, to zaginie, czy cokolwiek się z tym stanie, tak. Um, no oczywiście tutaj dalej jeszcze w wycenie mamy opisane poszczególne rzeczy, tak, czyli przedstawione karty katalogowe samych paneli, z falownika, jak również tutaj idziemy do systemu montażowego, który później zobaczycie, również on jest przez Koraba produkowany, jest bardzo fajny i, i, i specyficzny. Tutaj mamy informacje na temat zabezpieczenia yy, przeciwprzepięciowego po stronie DC, jest to rozwiązanie Citela zintegrowane z falownikiem, jest ono bardzo fajnie tam zamontowane, typowo dla nich yy produkowane. Dlatego jest tylko jedna skrzynka AC u mnie na ścianie, nie ma skrzynki DC. No i tu jest Santon, o którym wspominałem. Chłopaki go montują. Jest to całkowicie automatyczny wyłącznik przeciwpożarowy. Działam w ten sposób, że w momencie, kiedy jest prąd, to on przepuszcza prąd z, ze stringów, natomiast w momencie, kiedy prądu nie ma, on automatycznie rozłącza całą instalację. Montowany jest na poddaszu, czyli zaraz w, w miejscu, gdzie, za, gdzie wchodzą przewody solarne, tak? No i nie wiem, to chyba tyle z takiej wyceny. I to jest wycena na 30 stron opisująca całą instalację. I dla mnie najważniejsze były te rzuty. Naprawdę powiem Wam, że te rzuty i to, jak te panele będą rozplanowane na dachu, dużo w mojej ocenie daje, więc jest to bardzo na plus. No i co tu dalej mówić? Mam nadzieję, że sami będziecie mieli okazję zobaczyć te, taką wycenę na swoje oczy. A teraz przechodzimy do dalszej części, czyli jak to wygląda już w rzeczywistości na dachu.